Na terenie przylegającym do budynku Suwalskiego Dworca Autobusowego będą zatrzymywały się autobusy wszystkich chętnych skorzystać z tego miejsca przewoźników. Ale za każde zatrzymanie wynikające z rozkładów jazdy będą musieli zapłacić. Cena nie jest wygórowana, to zaledwie złotówka. Tak reguluje tę kwestię projekt uchwały Rady Miejskiej, jaki procedowany będzie na najbliższym posiedzeniu samorządu w środę 28 czerwca. Projekt uchwały przewiduje, że przewoźnicy zobowiązani będą do uiszczenia opłaty z góry za każdy kwartał w ciągu roku. Wysokość opłaty regulowana jest ustawowo. W stolicy Suwalszczyzny założono maksymalną dopuszczalną stawkę.